Precz a Tomek! Gmina Darłowo, naszym domem, precz atomem, precz atomem. Gmina Darłowo, naszym domem, precz atomem, precz atomem. Proszę Państwa, nieuchronnie zbliżamy się do otworzenia naszego spotkania. Spotkanie nie ma najmniejszego podłoża politycznego. Witamy bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym placu. Dziękujemy za przybycie, dziękujemy za nieprzestraszenie się deszczu. Deszcz, który być może naprawdę jest tutaj motywującym dla nas czynnikiem, zmywa ten brud, który no niestety sięga coraz bardziej nas wszystkich. Chcę Państwu na początek się przedstawić. Nazywam moje nazwisko Górski Jan, jestem mieszkańcem Dąbek. Proszę Państwa, rzecz niespotykana, Dziennik Bałtycki, nie chciałbym tutaj reklamować tej gazety, umieścił w ostatnim piątkowym wydaniu tutaj takie zdjęcie, to jest zdjęcie sprzed 22 lat. Proszę zwrócić uwagę, na tym zdjęciu mam wielką radość stać z boku. Są czołowe postacie naszego miasta, są postaci ludzi, którzy... Proszę potrzymać, przepraszam. Są postaci ludzi, którzy w tej chwili piastują dość wysokie stanowiska w aparacie państwowym, a jednak ta idea, dzięki której wypłynęli na szerokie wody, wielka idea ówczesnej walki przeciw energetyce jądrowej w gminie Darłowo w 1988 roku, na razie im nie dociera do uszu. Ale przerywamy ten wiec oczywiście polityczny. Proszę Państwa, spotykamy się na wiecu, by otwarcie powiedzieć, co nam leży na sercu, po co tutaj jesteśmy. Proszę Państwa, jesteśmy jako mieszkańcy gminy Darłowo wyłącznie w tym celu, by zaprotestować przeciwko bezkrytycznemu podejmowaniu przez władze gminy Darłowo rozmów zmierzających w kierunku lokalizacji na terenie gminy Darłowo ogromnego kompleksu jądrowego. Ten ogromny kompleks jądrowy